Dzień dobry. Witam Was w sobotę z samego rana. Jeszcze brygada śpi, słuchajcie. No, jeszcze śpią. A ja pozwólcie, że zarzucę szybko bluzę. Muszę przygotować sprzęty, słuchajcie, bo dzisiaj zabieramy Was. Dzisiaj zabieramy Was do Edynburga. Rzecz pierwsza, jaką robię, to jest odsunięcie tychże zasłon. No, odsunięcie, bo jak one są zasłonięte, nie patrzcie teraz na okna, sprawdźmy też, jaka pogoda. Piękna pogoda. Leje. Któż by się spodziewał? Serio? Któż by się spodziewał takiej pogody? Dobra, może jednak trochę przysłonię. Dobra, wzięłam, czekajcie, wezmę kubek. Drugi telefon mam przygotowany, właśnie naładowany. I będę zaraz wszystko pakować. Dzisiaj spałam z misiem, tam śpi misio. No. Misio jeszcze śpi, niech jeszcze sobie śpi. A my przejdziemy do kuchni. Słuchajcie. Powiesiłam tutaj trochę, widzicie? Tu będę malować szafki. Zdjęłam naklejki. Taki update'ik. Tu powiesiłam tylko sobie taką zasłonę, bo trochę wiało z tego okna i chciałam zasłonić, a jeszcze nie kupiłam żadnych firan. Tapetę to już widzieliście. Jeszcze jest nieskończona i jeszcze będzie malowane tutaj wszystko na biało. Lodówka zostaje tak jak jest, tu będzie biało, tak jak mówię, szafki będą też białe, tu jakieś dodatki, takie jakieś kąciki sobie porobiłam, tutaj zrobiłam sobie też taką fajną ozdobę na stole, która mi tutaj uprzyjemnia czas, o taki kącik, tu oczywiście słodycze muszą być, tu zobaczcie, wsadziłam w tą świeczkę, wsadziłam taką, którą Wam serdecznie polecam. Polecam Wam te świeczki, one są w Homebargains. W Homebargainsie są, słuchajcie, naprawdę niedrogie, bo chyba albo funt 99, albo coś takiego. Także jakoś tak. No i co? I stół skręciłam stąd. Aha, i tutaj jeszcze będzie taka jasna podłoga, jak widzicie. Była taka zielona, bo jeszcze mi zbrakło. O, tak było, znaczy jeszcze jest, a będzie tak. Także taka będzie zmiana i na dole tutaj widzicie te deski, one niektóre są dziurawe, no one są niektóre dziurawe, słuchajcie, będą pomalowane albo będzie decha jakaś przybita i pomaluję. I pomaluję też jakoś na jasno, na biało. My teraz przygotujemy sobie kawę i się zastanawiam, czy chcę kawę z ekspresu, ale chyba nie, bo ja mam tylko takie, słuchajcie, mocne, więc chyba może nie, co? Nie chcę takiej mocnej. Więc zróbmy sobie normalną z czajnika. Czy jest woda? Jest woda. Tu jeszcze zobaczcie cały pierdolnik. No, wszystkie rzeczy, te światełka, co kupowałam. Tu miałam robić takie ozdoby, ale nie robię ich. Tu jeszcze będę uszczelniać sobie okna. Także wszystko jeszcze, wiecie, wszystko jeszcze będzie robione. Dobra, pozwólcie, że sobie tak patrzę, gdzie Was to postawię. Może to trochę lepiej, no mam nadzieję tylko, że nie spadniecie. Także kawcia dzisiaj w Starbucksiu. Robimy kawcie, zaraz będą być dzieci. Jest, słuchajcie, no sobota, a jest godzina 8:11. Ja miałam budzik najpierw na 8, potem na 8:10. Przed chwilą właśnie wyłączałam, więc było 10 po, trochę chłodno. Ale nie włączam koloryferów, bo nas cały dzień nie będzie. A wieczorem dzisiaj mamy chyba wypad, także idziemy dzisiaj do koleżanki mojej na czempreskę. Także dzisiaj mini imprezowo idziemy, to będzie impreza taka, wiecie, normalna, jakaś tam jedzeniowo-tańczeniowa, nie no, śmieję się. Jedzeniowo, słuchajcie, nikt tam, znaczy no nie no, ktoś będzie pił, na pewno. Ja tam może sobie wypiję, nie wiem, może piwo. Każdy ma wziąć sobie alkohol w swoim zakresie, dlatego że Kasia nie pije. No, imprezę robi i nie pije. Dobre, co? Się wczoraj śmiałam właśnie. No i Kasia to jest ta koleżanka, z którą jadę dzisiaj właśnie do Edynburga.
ale nie wydaje mi się, iż mogłabym wam ją pokazać, bo obawiam się, że mogłaby sobie chyba nie życzyć, aczkolwiek nie wiem, spytam. Spytam, czy gdzieś urywkowo mogę ją złapać, jeżeli tak, to oczywiście ją złapię, a jak nie, no to nic na siłę, absolutnie uszanuję wolę. Także prawdopodobnie jedziemy dzisiaj we dwie, być może we trzy, no i oczywiście moje dzieci. Przecież no wiadomo, to nie muszę mówić. Także jedziemy, dlatego że stęskniłam się po pierwsze. Czekajcie, wezmę mleko. Stęskniłam się, słuchajcie, za czym? Zamkłam. Za vlogami, to takimi, wiecie, że chcę się przejść mimo pogody, nie zraża mnie. No, chcę pochodzić po Edynburgu, po Princess, chcę zajść do John Lewisa, chcę zajść do Superdraga, zobaczyć, słuchajcie, co się dzieje. Patrzę, co tutaj zjeść i nie mam na nic ochoty, to jest za wcześnie dla mnie. No, to jest dla mnie za wcześnie, chyba że Aktimala sobie wypije. Bo widzę, że nie piją, jogurty im zostawię. Patrzcie, jaki fajny gadżet kupiłam, takie światło. Widzicie? Takie światło, ono jest na takiej nóżce. Kolejny gadżet zresztą, możecie sobie właśnie tu pod, na przykład pod szafką czy coś przykleić i to ma takie funkcje, ja wam to pokazywałam w holu, ma taką funkcję, czyli że słabsze światło lub tararara disco, no lub takie io, ja na to mówię, no i potem jeszcze włącza. I to jest, słuchajcie, takie fajne na magnes z taką nóżką, czyli to możecie właśnie na magnes, możecie to normalnie gdzieś na półce. I możecie tym tak obracać, jak sobie życzycie, w którą stronę ma to wam świecić. Ja mam w kuchni, bo czasami się wieczorem wchodzi do kuchni, po co świecić światło, jak można tylko użyć tego. Trochę porobiłam jakieś tam pierdółki, słuchajcie, w pokoju do nagrywania. Co zresztą za chwilę wam pokażę, pójdę z wami. W sumie już pójdziemy, tylko pozwólcie, że jakoś się wezmę z kawą, żebym się nie wywaliła. Telefon drugi tu zostaje. Także tak wygląda kuchnia. W łazienkach jeszcze nic nie robiłam, ale będę robić. Aha, kotarę zawiesiłam. Ale nawet chyba jej nie widać. Czekajcie, cofnę się, żeby było ją widać. Widać ją, że to jest ta taka z orchideą. Taka, wiecie. Te okna są takie stare, słuchajcie, drewniane, że normalnie przez nie wieje. Jesteśmy właśnie w pokoju do nagrywek. Będzie drugi kącik, ale pozwólcie, że odsłonię właśnie tą moją drugą zasłonę dymną, ponieważ potrzebujemy światłość. Czekajcie, jak widzicie, wszystko na żywo widzicie teraz wszystkie moje mankamenty. No nie, no jest drabina, bo wiadomo, że musiałam się dostać tutaj do góry, bo to jest bardzo wysoko. No i tu jest, widzicie, biurko, tam zrobiłam sobie drugie posiedzenie. Szafy będę chciała przynajmniej jedną stąd wywalić, ale czekam, bo potrzebuję męskich dłoni. A tu, jeżeli chodzi o kącik, jest właśnie ta tablica. Tutaj mam aparat, tutaj mam taki pierdolnik, tam w sumie sobie rzucam jakieś swoje graty. Tutaj mam organizację kosmetyków, ale to wam pokażę osobno. Tutaj sobie odkładam kosmetyki. O, żeby nie było, że są puste. Także ja mam po swojemu poukładane, tak one wyglądają, ja sobie je przyozdobiłam, one były czyste, czyste bez niczego, ja sobie ponaklejałam te takie tasiemki i po prostu to jest tylko takie, wiecie, na moje potrzeby. Tutaj nic nie musi się nie wiadomo jak dziać, nie muszą być jak piękne i drogie, po prostu na moje potrzeby, łatwo będzie się czyściło i tak dalej. Na początku kupiłam te kwiatki, ale niestety wczoraj chciałam dokupić i już nie było, więc zrobiłam z tego. O, tutaj jest kolejny pojemnik. Tutaj niestety to nie będzie w pojemniku, dlatego że to są perfumy, ja nie chcę ich tak wkładać, chcę wiedzieć, jakie mam. Tutaj mam po prostu okularki. Tutaj na dole znowu organizacja kosmetyków poukładane i zostaje jeszcze ostatnia półka, gdzie dopiero jeszcze muszę pomyśleć, muszę właśnie zobaczyć, czy chcę jeszcze te pojemniki, czy po prostu dwa jakieś takie duże, żeby tu coś powrzucać. Jak widzicie, tu stoi lampa z prześcieradłem na sobie, bo nie mam tych takich, nie mam tych plantek, co one tutaj były takie dokupywane i niestety tu jest Oliwi Misia. Zobaczcie, jakiego Misia sobie kupiła wczoraj. Przedwczoraj. Fajny, co? Tylko nie chce się zobaczyć. On taki ciągle pijany jest. Ciągle na kasu. O, taki wielki. Patrzcie, jaki wielki. Taki wielki Misio i kupiła go, słuchajcie, tam gdzie...
Tam, gdzie ja kupiłam swojego nosorożca, swojego jednorożca. Zaraz Wam jeszcze pokażę. Te hałasy tutaj, co dobiegają, to dobiegają stąd. Nie będziecie widziały. O, tu widzicie? Taką czerwoną naklejkę, to tam jest właśnie delivery. Tam jest ten, no, Royal Mail, czyli poczta i delivery. Tutaj mam Wasze kartki, jak widzicie, Wasze karteczki. Bo sam tutaj właśnie są te światełka, które wieczorem sobie będę włączać, żeby było mi miło, przyjemnie. No i co? I tu właśnie jest stoisko numer 2. O, tak ono będzie wyglądało. Wkurzyłam się trochę tylko, bo naklejałam to na takie podwójne naklejki i Oliwia miała mi trzymać na dole, a akurat sobie siedziała na telefonie i wyszło mi krzywo, widzicie, z tamtej strony. Wyszło mi krzywo, ale już nie odklejałam, już nie chciało mi się bawić, także tutaj jest drugie biurko z też rzeczami jakimiś takimi potrzebnymi. Tutaj wczoraj przesegregowałam rzeczy na wyprzedaż. Także wszystkie jakieś pomadki, które pewnie użyłam raz, to będę miała na wyprzedaż. A tu jeżeli chodzi jeszcze o to stoisko, o to miejsce, to ono będzie, o, widzicie? Albo będziemy rygać mi podczas nagrywek, jeszcze nie wiem. Albo właśnie tak rozproszę to światło. Albo jeszcze dokupię jeszcze jedno, jeszcze zobaczymy. Wszystko zobaczę, jak będę nagrywać, jak to będzie wyglądało. Pokażę Wam tak na pierwszy rzut oka. Oczywiście teraz jest jeszcze ciemno, ale właśnie nie wiem, no takie mrygające to raczej chyba nie, bo będzie wkurzać. Tutaj są takie różne funkcje. Jest takie, o, fajne. To tak fajnie mryga, tylko to się zmienia. A ja będę chciała zrobić, no nie, no to za szalejące. To jest to? Że wszystkie? Nie, one jeszcze trochę szaleją. Ja chcę zrobić, żeby wszystkie się świeciły. O, chyba to. No, także zobaczymy, jak to wyjdzie, czy to będzie fajnie wyglądało, czy nie. Ale w każdym razie takie światełka sobie zażyczyłam i tyle. Tak jakoś mi się zachciało. No i tutaj mam tylko organizer z takimi potrzebnymi rzeczami i tyle. Czy ja coś teraz z tego potrzebuję? Potrzebuję tonik. Potrzebuję kremik, jak widzicie. Pixi. Potrzebuję tusz, który bardzo polubiłam. I co jeszcze potrzebuję? Stąd? Nie, no nie będę sobie robić teraz brwi, nie będę, słuchajcie, w ogóle szalała z makijażem dzisiaj, gdyż pada, no, z samego rana pada. Nie wiem, czy to będzie u Was widać. No mokro jest, widać, że jest mokro. Także ja za chwilkę budzę szkoraby. Jeszcze mają trochę czasu, ja chciałam wstać wcześniej, dlatego że Kasia ma przyjść wcześniej. Poczekajcie, powieszę Was. No i dobrze, dobrze, pora się wyciągnąć. Pora się wyciągnąć, jeszcze czekajcie, płatków nie wzięłam. Płatków nie wzięłam do sterylizowania. Nie chcę się teraz mocno malować w ogóle, bo tak jak mówię, pogoda jest taka, jaka jest, w opłakanym stanie. Przygotowałam sobie parę tutaj, parę drobiazgów do pomalowania. Zaraz Wam zresztą pokażę, co wybrałam. Wybrałam jakieś tam pierwsze, lepsze losowo. Zastanawiam się właśnie, czy dzisiaj, ale chyba nie wiem, czy dzisiaj Wam wrzucać. Może zaraz Wam wrzucę filmik. Ustawimy sobie wspólnie. Zaraz odpalę laptopa. Dzisiaj jest co właśnie? Sobota. No w sumie mogłabym Wam wrzucić, bo nie będziecie mieli co oglądać, nie? A ja jeszcze i tak muszę podogrywać Wam coś. Muszę Wam porobić jeszcze testy. Będzie ten vlog. Także myślę, że spokojnie. Bardzo lubię tą odżywkę, polecam Wam ją bardzo serdecznie. Ja bym bardzo chciała spotkać tą moją taką z Schwarzkopfa. Na pewno pamiętacie tą moją ulubioną serię, tą Ultimi, coś takiego. Wiecie o co chodzi? Także bardzo lubię tą odżywkę. Ja widzę, że zapomniałam wczoraj sobie ją użyć. Zawsze ją psikam tak po kąpieli na takie wilgotne włosy. A więc widzę, że zapomniałam. No, właśnie pisałyście mi, że widzicie te refleksy. Te refleksy to nic innego jak różowa pukanka. Otwieram laptopa, który mi się trochę, słuchajcie, psuje. I ja nie wiem, będę chyba musiała się rozejrzeć za jakimś nowym laptopem. Jeszcze mi tylko tego brakowało, słuchajcie, żeby mi się laptop zepsuł. A jeszcze do niedawna miałam Oliwii laptopa i kurde, poszedł w odstawkę. Znaczy Oliwii. On chyba był, ja go dostałam, ja go później oddałam Oliwii. Oliwia go nie chciała, nikt go generalnie nie chciał, więc go odsprzedałam, bo
bo nikt go nie chciał używać, a to był Sony Vaio, taki ten dotykowy. Także taka trochę zbyt gadżetowy jak dla mnie, bo dotykowy to tak mało praktyczny. Dobra, ja sobie chyba jednak zwiążę te włosy, bo powinnam sobie je spiąć chociażby spinką. O, tutaj mogłabym spiąć spinką. Chociaż w sumie też mogę to zrobić. Tylko teraz, w którym pojemniczku miałam spinki? Nie, spinki nie miałam w pojemniczku. Spinki miałam. Wiem już, czekajcie. Zgadza się, zgadza się. Dobra, mam. Mam spinkę. Nie chcę zapalać sztucznego światła, bo będzie żółto. Więc wolę, żeby było tak jasno, jak teraz jest, niż żółto. Ok, przygotowałam sobie paletkę. Paletkę wybrałam sobie Too Faced Semi Sweet Chocolate Bar. Ja ją kupiłam w TK Maxie, widzę, za 16,99, więc jak widzicie, dobra cena. Więc sobie ją użyjemy. Chcę jakieś jasne oko, więc tutaj mi się przydadzą te takie jasne kolorki. Jasne te takie beże, łyczek kawy. Także mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Tak jak mówię, po godzinie 9, a już jest pół do 9, a po godzinie 9 ma przyjść Kasia, dlatego ja chciałam wstać wcześniej, ponieważ też chciała, żebym ją malnęła, więc będę ją malować, będą się szykować dzieci, więc wiecie, jak to jest, czas poleci, a 10:05 chciałybyśmy jechać. Chcemy jechać, ja będę jechała pierwszy raz pociągiem. No, jeszcze jak ja tutaj mieszkałam, to nie było w ogóle tutaj, czekajcie, loguję się. Nie było w ogóle tutaj pociągu. Czy ja mam tutaj... No, tak myślałam, że tu nie mam. Nie mam nawet tu mojego produktu do ust, bo jest tam, w tamtym biurku. Masakra, teraz się tak poprzestawiałam, słuchajcie, że... Nie wiem, gdzie co mam. Mam. I jeszcze wzięłam dodatkowo ten korektor, ponieważ z niego użyję chyba sobie tego pudru. No i mam mój produkt. Mój niezbędnik. No, zaraz Wam zgram jeszcze przed wyjazdem te pliki. Trochę, niech sobie to wsycha, że tak się wyrażę. Ja sobie stonikuję twarz umytą. Okej, lekka nutka taka odświeżenia. Nie wiem jeszcze, słuchajcie, co Wam dzisiaj przygotuję, co Wam dzisiaj tam nagram. Dlatego, że nie wiem, co się dzieje w sklepach. Pogoda, widzę, nie rozpieszcza, więc zbyt dużo nie będziemy chyba tak biegać, latać. Na pewno chcę do Primarka, więc Wam w Primarku pokażę co nieco. Ja chcę na pewno na dział kosmetyczny w Primarku. Jeżeli chodzi o ciuchy, słuchajcie, nie mam jakichś zapotrzebowań na odzież. Naprawdę. Mam jej tyle, że jeszcze się będę dzielić, będę wyprzedawać. Łyczek kawy. Dobra, poczekajcie. Powyłączam. No, także co? Nie wiem, czy będziemy nagrywać, jak się maluję. Pokażę Wam tylko, co użyję, a potem się odezwę, jak się już pomaluję, bo nie mam czasu. Więc na pewno użyję sobie ten kremik. Wybrałam Valcenę. Ten kremik wybrałam. Valcena jest to Lift Performance. Tego jednak chyba nie użyję, aczkolwiek jeszcze zobaczę, ale nie chcę mi się mieszać tych dwóch. Potem użyję sobie bazy z Ingrid. To jest baza, o której już Wam mówiłam, Make Up Base i to jest redukująca zmarszczki i linie mimiczne. Podkład oczywiście Eveline HD, ja mam w kolorku 040. Krem pod oczy użyję Biotanik. Ja Wam ostatnio pokazywałam krem na dzień, który używałam, Biotanik albo na noc, nie pamiętam. A teraz sobie zastosuję właśnie krem pod oczy z tego. Jeśli chodzi o brwi, wybrałam sobie tutaj dwa produkty. Po raz trzeci się powtórzę już chyba, odkąd nagrywam, że muszę iść na brwi do Patrycji. Także wybrałam sobie L'Oreal Brow Artist Plumper lub Volare Evolution Makeup Eyebrow Gel. No, także to wybrałam. No i paletkę Wam już pokazałam. I to wszystko. Także ja przystępuję, słuchajcie, do szybkiego makijażu, bo nie mam dużo czasu. Zaraz budzę dzieciaczki około 9. Do tego czasu właśnie się pomaluję, wypiję sobie Actimela i spróbuję wejść na YouTube'a, może Wam właśnie udostępnić, upublicznić jakiś film. Także zaraz się słyszymy. I hejo, hejo, jak widzicie, to my już wyszłyśmy. Ta-da! Idzie Oliwia, zaszłyśmy jeszcze szybko do Grexa, tylko po
Po yamyamsy Oli wzięła sobie sausage rolls, ja wzięłam sobie soczek pomarańczowy, za chwilę wam to zresztą pokażę. Włosy, kurde, nie wzięłam gumki, a powinnam je związać. Jest Oli, poczekaj, Oli ma siateczkę właśnie z Greksa, a nie tyle. Ten czarny budynek właśnie. I jeszcze za chwilę właśnie dojdziemy, tylko tutaj jest Kasia. Poczekaj. Nie, bo nie ma ręki. A pokażę wam właśnie. Nie wiem, czy już Kasia poszła, czy nie. To stoi w kolejce, ale pokażę wam. Zobaczcie te unikorny. No, to fajne. Podyszkę. I nie ma już łania, jeszcze jest jeden misiek, ten taki Oliwii. No, także czekamy na Katarzynę. Nie wiem, czy ona jest już przy Kasie. Czy już poszła na... Czy poszła już na dworzec? Nie wiem. Dobra, w każdym razie czekamy na Kasię i będziemy spadać. Będę się szukać i odezwę się do was. Myślę, że z dworca pierwszy raz będę jechała tutaj z tą pociągiem. No, serio. Pogoda jest tragedia. Zobaczcie, jaka jest pogoda przechlapana. Dobra, szukam dziewczyn i będziemy spadać. Tada! Dobra, i uważajcie teraz, kupuję bilet. To, tak? Mhm. Kasia mi tutaj pomaga. Ale co? I co? Tak? I co teraz? I chcę, to już jest w dwie strony. Tak, ale musisz jeszcze do dziecka, nie? Czyli jeszcze children. Tu. Gdzie to dodać? Tak. Naciskam jak zwykle nie to, co trzeba. Press. I to jest w dwie strony dziecko? Tak. Bo tego to nie wiem. Tak, tak, return. Okej, okay. I tutaj, tak? Mhm. Ta-da! Ale to jest fantastyczne. I teraz trzeba wsadzić kartę. Zapłacić. Uwaga, wsadziliśmy kartę. Dobra, i co teraz? Już mam? Dobra, mamy tutaj. Jest, wszystko się nagrywa? Będzie. Normalnie pierwszy raz kupiłam bilet. Taki będzie tytuł tego filmu, słuchajcie. Remove card. No to ja już ją remove robię. I co? I patrzcie, wyświetliło się. Dobrze wszystko jest? No, return. 5,40, czyli dla dziecka 5,40. No to pięknie. I w dwie strony to spoko. Połowa. No to spoko. A ja 10,80, a jak kupujesz w jedną, a jak kupujesz w jedną stronę, to płacisz też 10,80 czy coś takiego. A, no, to lepiej. No to widzicie. Dobrze, że Kasia ze mną tu przyszła, wam powiem, bo ja to bym tu stała i płakała nad tym czymś. I ja to się boję takich urządzeń. Dobra, i teraz już wam mogę nagrywać. Czekajcie, przejmę. To był debiut Kasi, dziękuję. Był debiucik, patrzcie, Kasia wyciąga moje bilety. Jeee, yeah, zobaczcie, mam bilety i jedziemy. Także tu pokażę wam jeszcze, czy w ogóle coś tu widać, czy coś tu nie widać. No, głupia ta klapka. Nie, ty nie jedziesz. I on będzie jechał z tej strony, z tamtej. No, także jak będzie jechał, to postaram się wam nagrać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dzień będzie udany, bo to często tak jest, że jak się nastawiacie na udany dzień, to jest nieudany. Więc ja się nie nastawiam, ale za to nastawiam się na yamyamsy w pociągu. No, kupiłam yamyamsy, moje ulubione z lukrem. Dobra, to ja się teraz rozłączam, bilety mamy, czekamy już na pociąg, a powinien być dosłownie za dosłownie, nie wiem, minutkę, czy to jest ten czasomierz? Jeden po, czyli on miał być chyba 5 po. No, także jak będzie jechał, to wam pokażę. Patrzcie, jedzie! Yeah, jedzie nasz pociąg! Ale radość, słuchajcie, z pociągu. Ja pierdziulę, ja ostatnio pociągiem jechałam do Warszawy. Chodź, Oli. Patrzcie, ale normalnie przygoda. Przygoda jak nic. Jest Kasia. No, i nam nie otworzą. Uwaga, wsiadamy. Tiruriru. Ciekawe, jakie przedziały w ogóle pierwszy raz. Nie ma tam. O, tu chodźmy, przy stoliku. A tam też są przy stoliku? Idziemy przy stoliku. Stoliczku nakryj się. Ale dawno jechałam pociągiem. Słuchajcie, kiedy wyjechałeś się pociągiem? Do Patrycji, do szpitala. Zastanów się dobrze. A już nie mam wyboru za bardzo. Kurde, no, siadłam nie z tej strony. Przecież tam gdzie bagaże, wiesz? Na ten. Siądę sobie tutaj na drabinki, jakby co. Skula się w kłębek. Nie no, faktycznie, nie przemyślałam tej akcji. Mam nadzieję, że się będę dobrze czuła. Patrzcie, będziemy jechać. No, nagram wam kawałeczek, chociaż drogi. Wiem, że to jest bardzo ekscytujące wydarzenie. Galasz jest!
super. Super. Mój synek został w domu. Nie chciał jechać, a patrzcie, jak fajnie są dziewczyny. Pokażę tak szybko, szybko. O, jest Kasia i jest Oliwia. I straciłam ostrość na Oliwii zresztą. Oli, co masz na sobie? Bluzy Nike. Tak? Patrzcie na Oliwii minę. Zrobię wam przybliżenie normalnie zaraz. Jak się cieszy. Ona już tam też widruje swoje te. Pokaż, na czym ty jesteś. Może ktoś dołączy do ciebie. Ty jesteś na tym musicali, czy na czym? A na czym teraz jesteś? Na strikach. A na czym jesteś? A jak się to te striki nazywają? To, że robisz zdjęcie i wysyłasz do wszystkich, tak? No, także wysyłajcie do... 183 jenów. A ile trzeba mieć? Jest jakiś limit, co trzeba mieć? Czy po prostu niektórzy czym więcej, tym lepiej? Niektórzy mają 40, niektórzy... I to w ciągu jednego dnia, czy... Nie, jeden dzień, jeden strik. Codziennie wysyła się strik, później... Jeden. Albo dwa. I ile wysyłaś? A z plikiem jest zdjęcie jakieś zrobione. Nie, możesz czekać. Tada! Robisz tak? Robisz zdjęcie obojętnie, jak możesz nawet siebie, nie wiem. Tak? No. Robisz strik. A musisz pisać to strik? I wysyłasz, nie wiem, może być nawet zdjęcie niczego. A i wysyłasz ale... osobom jakieś, tak? I co, i one ci muszą to odesłać tego strika, czy po prostu... Aha. I ile dni wysyłasz, tyle strik. No, także kochani, kiedyś było skakanie w gumy i w skakanki, i w sznura, i w klasy, a teraz wysyłamy striki. Patrzcie, jak zapierdzielamy. A gdzie jest nasze apu? Tu jest nasze apu. Pokażę wam właśnie, co mamy. Podzielimy się posiłkiem, bo Kasia nie zdążyła, znaczy zdążyła, ale nie było tego, co chciała. Także będziemy wszyscy tutaj się dzielić posiłkami. Czekajcie, co ja wybrałam. Standardowo, to jak oglądacie, to wiecie, że u mnie standardowo są jamjamsy. I tutaj Oliwia sobie wzięła, znaczy ja jej wzięłam w ciemno, ale dobrze trafiłam. Jeszcze były ciepłe, ale nie są. Te, jak one się nazywają? Sausage rolle. I co? I Oliwia sobie wzięła wodę. Ja jeszcze chciałam wziąć Red Bulla i żałuję właśnie, że tego nie uczyniłam. Ale dobra. Jest internet, tylko nie ma zasięgu. Oli mówi, że jest internet pociągu, ale nie ma zasięgu. A pokazałabym wam jeszcze, zobaczcie, jak ona ma ładnie twarz. Zamknij oczy. Ładne oczy. Ładne oczy masz. Dobra, bez fisiowania. No i co? Jedziemy. Bierzemy się za apu i jedziemy. Będziemy jechać godzinę. 59 minut mi pokazywało. Także około godzinki. Także słyszymy się niebawem. Fajny pan kolor. Zobaczcie, co moje dziecko ogląda. Takie rzeczy się ogląda teraz. Soczek? O, reklama soczku. I to nie jest filmik sponsorowany. No właśnie wcinamy. Patrzcie, znikają jamjamsy. A ja nie patrzę przez okno, bo jadę w drugą stronę. A ja mam chorobę taką, co nie mogę jechać w drugą stronę. Nie wiem, jak się to nazywa, ale źle się czuję. Więc udaję, że nic nie zobaczę. Mi się fajnie włosy pokręciły same. Mama! Patrzcie! Przyjdzie tak. Znaczy, to nie jest takie śliczne. Mamy dwa koty, ona się pyta, czy kupię jej kota, nie? A ciekawe, kto będzie kuwetę sprzątał. Ja. No, koty znowu nam wczoraj trochę pożygały i kurde, trzeba było zamknąć je w łazience. No. No dobra, ja wcinam dalej, piję i jedziemy dalej. I wciąż jedziemy. No może niekoniecznie to był ładny widok, ale są owce. Owce się bzykały. Ale czad! Owce się bzykały, ej serio. Stał na niej, ona biedna, jeszcze trawę wcinała, w ogóle dożywiała się, żeby siły mieć. Ale pierwszy raz widziałam owce na owce, nie? Bzykające się owce. Nie, yeah. O 10 rano, słuchajcie, że im się chciało. Dobra, jedziemy dalej. Ta-ta-ta-da. Jak widzicie, to my już dojeżdżamy, ale ładnie to wygląda. Oni mi tutaj... Edinburgh! Przeszkadza mi obudowa. No właśnie, muszę kupić dzisiaj obudowę jakąś w miarę tanią, żeby móc sobie ringa przykleić, bo ringa mam.
Ale właśnie ta z klapką mnie, o. Waverly, Edinburgh. Może bierzemy rowery. Będzie shopping na rowerach. No dobra, i co? I my wysiadamy.